Są w Lesznie ulice, które wyglądają tak jak te. To ulice Jerzego Dudy Gracza, Władysława Hasiora i Mieczysława Kudeli na Zatorzu. Drogi gruntowe, które w deszczową pogodę stają się ledwo przejezdne. Na stan tych ulic zwrócił nam uwagę jeden z naszych telewidzów. O komentarz zwróciliśmy się do Dominika Kaźmierczaka, naczelnika Wydziału Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna. Zapytaliśmy, jakie są szanse na utwardzenie dróg gruntowych na Zatorzu i jak przebiega taki proces. Miejski Zarząd Dróg realizuje program utwardzania dróg i ulic gruntowych, który został uchwałą Rady Miejskiej przyjęty w 2016 roku i on obejmuje lata 2016-2025. To jest cały czas nadrabianie zaległości, można powiedzieć nawet jeszcze z poprzedniego systemu, gdyż w tym obowiązującej uchwale, która plan utwardzania ulic wprowadziła, są ulice, które zostały przed 1990 rokiem zamieszkały. Więc można powiedzieć, że już to są kilkudziesięcioletnie ulice. Jeśli chodzi o ulice, które pani pytała, czyli Kudeli, Dudy Gracza, to są nowe ulice. One całkiem niedawno jeszcze nie były drogami publicznymi, tylko prywatnymi. Czy więc istnieje możliwość przyspieszenia procesu utwardzania dróg? Tak, ale tylko przy udziale mieszkańców. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji i ona się zwiąże z finansową partycypacją mieszkańców w kosztach. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej o inicjatywach lokalnych i zachęcam tutaj mieszkańców do właśnie, to są dawne KIGi, czyli Komitety Inicjatyw Gospodarczych, gdzie przy udziale mieszkańców można przyspieszyć realizację inwestycji. Oczywiście też są pewne warunki, czyli musi być pod ziemią pełne uzbrojenie, kanalizacja, wodociąg, kanalizacja deszczowa, gazociąg i każda inna infrastruktura podziemna, bo taka jest kolejność inwestycyjna. Na takie rozwiązanie zdecydowali się mieszkańcy ulicy Irlandzkiej, a także jeden z mieszkańców ulicy Willowej.